Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Wojciech Szczygieł, reprezentuję firmę SAP, która bardzo często jest utożsamiana z systemami ERP. A ja dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć trochę obszary, z którymi SAP nie jest często kojarzony, obszarami dotyczącymi planowania, planowania całego łańcucha dostaw, żeby Państwu udowodnić, że SAP ma w tym obszarze też bardzo dużo do zaoferowania i że firma SAP to nie jest tylko system ERP. Tematem będzie odporny na ryzyko i zrównoważony łańcuch dostaw. Ja się nazywam Wojciech Szczygieł i jestem w firmie SAP architektem biznesowym do spraw cyfrowego łańcucha dostaw. Z czym borykają się przedsiębiorstwa w dzisiejszym czasie? Z bardzo dużym tempem zmian, tych takich przysłowiowych czarnych łabędzi w ostatnim okresie mieliśmy bardzo dużo, rosnące koszty. Zakłócenia w łańcuchu dostaw. Częstokroć mamy większe problemy od strony podażowej niż od strony popytowej w ostatnich czasach. Wąskie pule talentów, czyli też ta niechęć ludzi do, jakby, do, do pewnej takiej powtarzalnej pracy, e, którą, którą często w tym, w tym łańcuchu dostaw mamy klien, e, pracownikom do zaoferowania. E, I wzrastająca koncentracja na Celach zrównoważonego rozwoju. Co jest dość mocno połączone z kosztami, no bo w momencie, kiedy zoptymalizujemy nasze koszty transportu czy koszty produkcyjne, to też zmniejszymy nasz efekt i wpływ na środowisko. Stąd optymalizacja jest obszarem bardzo ważnym. Formuła sukcesu, oczywiście bardzo łatwo to powiedzieć, przewidywalność warunków rynkowych, czyli e, prognozowanie, decyzje oparte na rezultatach, czyli takie decyzje, które będziemy w stanie umiejscowić w odpowiednim kontekście i w całym zintegrowanym łańcuchu dostaw, tak żebyśmy wiedzieli, jak nasza decyzja dotycząca na przykład ceny, jaki będzie miała wpływ na poziom zapasów, jaki będzie miała wpływ na utylizację zdolności produkcyjnych, jeżeli na przykład podniesiemy cenę o 5 czy 10%, to jest bardzo ważne, żeby umieć na jednej w jednym narzędziu, na jednej platformie podejmować te decyzje w odpowiednim kontekście, w takim kontekście, który reprezentuje całe przedsiębiorstwo. Zarządzanie ryzykiem i zakłóceniami, żebyśmy mieli odpowiednią widoczność na nasz łańcuch dostaw w czasie oczywiście maksymalnie zbliżonym do czasu rzeczywistego. Rozszerzona inteligencja i automatyzacja, czyli też poszukujemy dzisiaj rozwiązań, które odciążą naszych kluczowych pracowników od takiej żmudnej i powtarzalnej pracy. No i śledzenie zrównoważonego rozwoju, osiąganie jego celów to też stanie się ważne, już jest powoli, czyli te dyrektywy unijne. Yy, kładą na nacisk na to, żebyśmy my jako przedstawiciele film raportowali dzisiaj nasz wpływ na, na środowisko, no ale wiadomo, że samo raportowanie to jest tylko jakby początek tej drogi. Za chwilę przyjdzie pewnie nam płacić za te rzeczy i stanie się to tym bardziej istotne. W jaki sposób można właśnie zrealizować tą formułę na sukces? Połączyć każdy proces w łańcuchu dostaw, tak, żeby ten, jakby to planowanie naszego łańcucha dostaw nie było silosowe, nie było takim rozwiązaniem wyspowym, tylko było jedną integralną platformą. Podejmowanie decyzji w odpowiednim kontekście to, co mówiłem przed momentem, a także współpraca z ekosystemem. I o tym też będę mówił trochę za chwilę, żeby nie traktować tylko łańcucha dostaw jako naszej firmy i naszych czterech ścian, jakby w obrębie których planujemy. Ale również wyjść do dostawców i wziąć te informacje, które mamy od dostawców, pod uwagę, planując nasz łańcuch dostaw, albo jakby komunikować się za pośrednictwem stron internetowych z naszymi klientami. O tym też będę za moment trochę mówił. No i to. Ten, po tym przydługim wstępie mogę powiedzieć, że właśnie taką zintegrowaną platformę jest w stanie zaoferować za, za firma SAP. Za chwilę przejdę jeszcze trochę do takich szczegółów, żeby przybliżyć Państwu już taki, naprawdę w takim e, szczegółowym kontekście, co pewne funkcjonalności oznaczają i jakie umiejscowiamy, umiejscowiamy. Natomiast my jesteśmy w stanie zaoferować pełną, integralną platformę. Od tworzenia produktu przez planowanie, produkcję, dostawę, obsługę, a w ramach tego planowania jesteśmy w stanie zaoferować na jednej integralnej platformie planowanie całego przedsiębiorstwa, od strategicznego planowania finansowego poprzez proces SNOP, proces prognozowania, planowania produkcji, planowania zapasów, także każdy element i planowania zakupów, także każdy element tego procesu planistycznego będzie na jednej zintegrowanej platformie. Eee. Tak, tutaj taką ciekawostką i pewną trudnością często, na którą, eee, na którą natrafiają firmy, jest połączenie tego planowania operacyjnego z planowaniem finansowym. Ja z doświadczenia wiem, też pracowałem trochę w biznesie, w firmach produkcyjnych, że te firmy działają najefektywniej, które działają na jednym zestawie cyfr. Gdzie dział sprzedaży ma swój jeden zestaw cyfr, i na tym samym zestawie cyfr pracuje dział zakupu, a po drodze jeszcze produkcja. Oczywiście oni zawsze będą pracowali w trochę innej jednostce, bo dla jednych będą się liczyły kilogramy czy metry sześcienne, dla innego zespołu sztuki, a jeszcze inny zespół będzie się starał to wyrazić w pieniądzu, no bo to jest jego, jego jednostka, w której realizuje targety. I dzięki właśnie naszej platformie jesteśmy w stanie jeden, jeden zestaw cyfr przedstawić każdemu zespołowi czy każdemu, działowi w takich, w, tak, w, jakby w takich, cyfrach, które będą dla niego interesujące. I wszyscy pracujemy de facto na jednym zestawie cyfr. Co jeszcze możemy robić w takim e, operacyjnym procesie? To możemy sprawdzać, na ile nasza obecna kondycja realizuje plan strategiczny firmy. Czyli mamy pewien budżet roczny, dwuletni, i jesteśmy w stanie w comiesięcznym procesie SNOP sprawdzać, gdzie my jesteśmy w danym momencie w realizacji tego budżetu. Wykonanie plus prognoza do końca roku, i możemy zderzyć to z naszym budżetem w bardzo łatwy, prosty sposób za pośrednictwem jednego kliknięcia. Kontekstowe podejmowanie każdej decyzji, i tu dzięki wbudowanej analityce w nasze, w nasze rozwiązania możemy Zapewnić ciągłość operacji, czyli możemy budować pewne scenariusze, możemy budować pewne alternatywy w systemie, możemy te scenariusze zapisywać, możemy później te scenariusze uruchamiać, jak zmieni się pewno, pewne otoczenie biznesowe, i za, za jakby za jednym kliknięciem uruchamiać scenariusz numer dwa, scenariusz numer trzy. Jakby tak, żeby. I, i, i ten scenariusz będzie w tym momencie realizowany w systemie. Służącym do realizacji, czyli w systemie ERP. I współpraca z, ze swoim systemem to, co wspomniałem, żeby trochę wychodzić poza tą barierę naszych czterech ścian i komunikować się z dostawcami za pomocą. Za pomocą aplikacji, za pomocą już takich rozwiązań bardziej zautomatyzowanych, czy to w pełni integrować się z systemami naszych dostawców, żeby brać te informacje, które oni mają pod uwagę, czyli ich ograniczenia dotyczące zdolności produkcyjnych, które dzisiaj już nasz system optymalizujący naszą produkcję jest w stanie wziąć pod uwagę. I to jest możliwe na naszej platformie i w naszym systemie. SAP wielu naszych globalnych klientów właśnie w ten sposób już działa, gdzie zbiera informacje dotyczące potwierdzeń dostaw od swoich dostawców na platformach i ta informacja później jest z powrotem zaciągana do głównego systemu firmy, czyli traktujemy trochę ten cały łańcuch dostaw wraz z naszymi dostawcami jako jeden ekosystem. Ta jedna platforma, o której mówiłem, ona składa się oczywiście z tak komercyjnie z kilku produktów, które mamy. I tak produktem do, służącym do planowania jest Sub Integrated Business Planning. To jest taka platforma chmurowa. E, którą możemy integrować z wieloma systemami ERP. To też jest bardzo ważna informacja, że nie trzeba mieć systemu ERP firmy SAP, żeby móc korzystać z tego rozwiązania. SAP Integrated Business Planning e, integruje się z wieloma systemami ERP. No i to jest przede wszystkim taki cyfrowy blizniak dla naszej sieci logistycznej. Tam możemy Odzwierciedlić całą naszą sieć logistyczną, wszystkie nasze magazyny, wszystkie nasze fabryki, poziomy zapasu bezpiecznego, połączenia dla poszczególnych produktów, które produkty skąd realizujemy, których klientów z jakiego magazynu obsługujemy, to będzie ten cyfrowy bliźniak dla naszej, dla naszej sieci logistycznej. Oczywiście analityka i optymalizacja i prognozowanie, tak? To tak w dużym skrócie, w dużej pigułce, ja też za chwilę trochę więcej o tym będę mówił. Jeżeli chodzi o współpracę, tutaj mamy narzędzie, które się nazywa SAP Business Network. To jest narzędzie, które oczywiście integruje się i z SAP IBP, i z naszym głównym systemem ERP SAP S4HANA, gdzie możemy wystawić portal do komunikacji z dostawcami i z klientami. Jeżeli na przykład chcielibyśmy budować prognozę w oparciu o tą informację, którą podadzą nam nasi klienci, jeżeli mamy takie możliwości, realizacja w systemie ERP SAP S4HANA. I tutaj w samym systemie ERP są już też pewne takie moduły służące do jakby będące bliżej realizacji czy to produkcji czy sprzedaży. I to są moduły już do takiego szczegółowego harmonogramowania produkcji i optymalizacji zakładu, bo tak jak IBP optymalizuje sieć w logi sieci logistycznej, tak na poziomie zakładu już możemy optymalizować e, nasz plan w oparciu o moduł znajdujący się w systemie ERP i mamy tu jeszcze e, taki moduł zaawansowanej kontroli dostępności, ja też o nim za chwilę jeszcze powiem kilka słów, który umożliwia nam kontrolowanie w przypadku niedoboru produktu, który klient dostaje ile. Tam jest bardzo dużo różnych zasad, na których na, na, na podstawie których możemy sobie to, to wszystko ułożyć. No i innowacje też parę słów, powiem o tym, gdzie mamy już dzisiaj do zaoferowania dla Państwa elementy sztucznej inteligencji, elementy uczenia maszynowego, no bo to jest teraz bardzo nośny temat, a SAP już ma tych use case'ów blisko 100 dzisiaj do zaoferowania w systemie i cała roadmapa jest jeszcze oczywiście przed nami. Opowiemy sobie teraz w szczegółach właśnie o tych elementach planowania, współpracy, realizacji i innowacji. Zaczynamy od planowania, e, czyli wykrywanie i prognozowanie popytu. Tak? Tutaj mamy takie dwa ciekawe elementy. Mamy blisko 30 różnych algorytmów statystycznych, które potrafią. Prognozować popyt, i to są algorytmy od takich prostych, jak jakieś tam średnie, ruchome, do bardziej zaawansowanych wzmacniania gradientowego, czyli wieloczynnikowych modelach opartych właśnie już o uczenie maszynowe. Mamy też taki algorytm, który się nazywa z angielskiego Demand Sensing, i to jest już algorytm, który umożliwia. Bardzo, w takim bardzo krótkim okresie do sześciu tygodni wykrycie pewnych wzorców zachowań naszych klientów e, i, i jakby wykrycie pewnej takiej sezonowości zachowania naszych klientów w obrębie, na przykład jednego tygodnia, albo tego, że nam zaczyna się upust dla jakiegoś klienta od konkretnego dnia. Tym dniem jest piątek i pytanie, czy klient zamawia już w piątek, czy klient zamawia dopiero w następnym tygodniu, w poniedziałek. Ten algorytm również jest w stanie wykryć takie zachowania klienta i częstokroć nie będzie miało to wpływ na możliwości produkcyjne, no bo te, te czasy, te lead-timey produkcyjne są nieco dłuższe, ale świetnie się to sprawdza, na przykład w planowaniu logistycznym, w planowaniu pewnego zapotrzebowania na, na usługi transportowe czy usługi magazynowe, gdzie możemy sobie już co do dnia z dość, dużym, z dość dużą dokładnością dokładnością określić jaki będzie popyt na nasze produkty. No i oczywiście zwiększenie produktywności planistów to też jest ważny element, gdzie coraz więcej rzeczy jest automatyzowanych, tak żeby już ten planista musiał klikać tylko i wyłącznie tam, gdzie jest to naprawdę konieczne, gdzie ta wiedza człowieka jest istotna i może faktycznie Coś zmienić. Także też staramy się, żeby z kwartału na kwartał, bo, bo upgrade tego systemu następuje kwartał do kwartału. Mamy nowe funkcjonalności i każdy klient, który ma z nami podpisany kontrakt, w każdym momencie może sobie ten system upgrade'ować i korzystać zawsze z tych najnowszych funkcjonalności, a nie tylko z funkcjonalności, które były do zaoferowania w momencie, kiedy dokonał, dokonał zakupu. Optymalizacja poziomów zapasów i usług. Mamy w w systemie bardzo wiele różnego rodzaju optymalizatorów. To są przede wszystkim optymalizatory, tak jak wcześniej wspomniałem, optymalizujące całą naszą sieć logistyczną, biorące pod uwagę koszty składowania, koszty produkowania, koszty utrzymania zapasu, koszty niedostarczenia produktu na czas do naszego klienta, i to można sobie odpowiednio sparametryzować tak, żeby system dawał właściwe wyniki. Mamy również optymalizatory pozwalające wyliczyć optymalny poziom zapasu bezpiecznego. Dla jednego, z indy, znaczy dla jednego indywidualnego e, indeksu, e, który mamy w systemie. Czyli balansujemy poziom zapasu z poziomem obsługi klienta. Możemy systemowi powiedzieć, że poziom obsługi klienta, jaki chcemy osiągać, to jest 90% czy 95%, i system wyliczy nam przy jakich. Minimalnych zapasach będziemy w stanie taki poziom obsługi klienta osiągnąć. I to możemy zrobić dla całości naszej organizacji, a możemy to zindywidualizować per SKU, czyli zakładać sobie pewien wyższy poziom obsługi klienta dla tych produktów, które są bardziej marżowe dla nas i niższy dla tych, które są mniej marżowe. Automatyzacja uzupełnienia. Tutaj chciałem powiedzieć, że mamy też moduł, jakby funkcjonujący w obszarze pewnej filozofii nazywanej demand-driven replenishment. To jest taka filozofia, która zakłada od jakby ciągły. Przepływ towarów w sieci logistycznej, identyfikuje miejsca, które określa jako strategiczne bufory, i ustala również wielkości tych buforów, tak, abyśmy byli w stanie mieć ciągłość sprzedaży i żebyśmy byli w stanie mieć ciągłość produkcji, bo te bufory są ustalane nie tylko na poziomie wyrobu gotowego w sieci logistycznej, ale również na poziomie półfabrykatów i surowców w całej sieci logistycznej. Czyli system identyfikuje nam te strategiczne miejsca, i system również ustala nam poziomy, e, poziomy buforów, które mamy do realizacji. Także też bardzo ciekawy moduł, ale szczególnie dla firm, które w ramach tej, tej filozofii demand-driven już funkcjonują i trochę wiedzą, na czym to polega. Także też mamy gotowy produkt. E, planowanie dostaw, także cały taki moduł do, do planowania dostaw umożliwia tworzenie takiego zgrubnego planu zdolności produkcyjnych, czyli. Sprawdzamy, jak wygląda dzisiaj nasz popyt względem, ten, ten popyt zaprognozowany tam trzy slajdy wcześniej, względem zdolności produkcyjnych, jakie mamy. I oczywiście, optymalizator jest w stanie tak zaplanować produkcję, żebyśmy tych zdolności nie przekraczali, no ale zdolności mamy jakiś tam wpływ na te zdolności produkcyjne, bo na przykład możemy dołączyć trzecią zmianę produkcyjną albo uruchomić czterobregadówkę, więc trochę tymi zdolnościami produkcyjnymi możemy sobie pograć w systemie, więc najpierw możemy sobie sprawdzić, jak nasz popyt nieograniczony Wygląda względem zdolności produkcyjnych, a potem dostosować te zdolności produkcyjne oczywiście w ramach tego, gdzie mamy pewną elastyczność i możliwości do tego, jak to ma być rozłożone w czasie. I wtedy system już dokładnie za nas zaplanuje, co kiedy mamy wyprodukować, a co za tym idzie, co kiedy mamy kupić, jak mamy przygotować nasz magazyn. To ten optymalizatory również mogą brać pod uwagę pojemność magazynu i informować nas, kiedy trzeba będzie uruchomić dodatkowy magazyn, bo na przykład przygotowujemy się do jakiegoś większego. Większego sezonu. Optymalizator również może brać pod uwagę wielkość środka transportu i i planować pod środek transportu mamy klientów, którzy na przykład budują całe kontenery, bo przywożą towary z Chin, i budują całe kontenery, i system im tak planuje zakupy, żeby za, za każdym razem był to pełen kontener, tak? Czyli raz na tydzień coś zamawiają, czasem raz na dwa tygodnie, i system grupuje i przywozi e, pełen kontener albo wielokrotność pełnego kontenera. Nigdy mniej, nigdy więcej, jest w stanie po prostu przeliczyć się do takich, do takich ilości. Co jeszcze tutaj mamy w tym module? To mamy coś takiego, co nazywamy alokacjami, czyli prognozując nasz popyt, ten popyt możemy prognozować dla całego rynku, ale oczywiście możemy również przygotować prognozę per każdy klient. I na podstawie tej prognozy per klient możemy zbudować pewne alokacje dla naszych klientów, a potem system będzie pilnował, czy mamy wystarczająco dużo zapasu, tak, aby tą alokację dla poszczególnego klienta zrealizować. Jeżeli inny klient zamówi trzy razy więcej towaru niż przewidywaliśmy, to system go nie wyśle automatycznie, tylko zrobi pewną blokadę i zapyta planistę, czy wysyłamy trzy razy więcej towaru do tego klienta niż planowaliśmy, czy jednak... Wysyłamy mu tą jedną trzecią, a pozostały towar czeka, żeby wyjechał do innych klientów, którzy zamówią towar jutro, pojutrze, albo za tydzień, albo za miesiąc. I te alokacje możemy sobie budować na przykład na przestrzeni tygodnia, miesiąca, czy też jednego dnia, w zależności od tego, jak granulacja nas, nas interesuje, a potem system będzie nas pytał, czy przestrzegamy tych alokacji, czy jednak puszczamy trochę więcej towaru do innego klienta. Oczywiście ten ran ten, ten alokacyjny można sobie w każdym momencie zapuścić i przeszedć grupować nasze wojska, tak? Zobaczyć, gdzie jesteśmy, kto nie zrealizował swojej alokacji, czy mamy jakiś nadmiar produktów względem tego. my W każdej chwili taki ran optymalizacyjny, alokacyjny możemy sobie, możemy sobie uruchomić. Mamy jeszcze moduł do kompleksowego planowania części zamiennych. To już też znajduje się w naszym systemie, jest jako podmoduł systemu ERP, gdzie, gdzie system począwszy od takich konkretnych modeli prognozowania, przez obliczanie. Ekonomicznej wielkości zamówienia, zapasów bezpieczeństwa dla części zamiennych, planuje zapotrzebowanie dystrybucyjne, a potem planuje rozmieszczenie tych części zamiennych w naszej sieci logistycznej. Jeśli chodzi o współpracę, najpierw jakby patrząc na to współpraca w ramach jednej organizacji, czyli w, na naszej platformie jest możliwość zbudowania i odzwierciedlenia całego procesu SNOP w organizacji z całym workflow, przydzieleniem zadań do poszczególnych funkcji czy do poszczególnych osób w organizacji, które muszą na, jakby w każdym kroku takiego procesu wykonać jakąś akcję. Możemy, jakby oczywiście, system, pewnie Państwo myślą, jest w pierwszej kolejności do obsługi dla planistów czy ludzi z łańcucha dostaw, natomiast mamy też takie proste aplikacje, które na poziomie telefonu można udostępnić naszym handlowcom, tak żeby handlowcy wpisali już z takiego poziomu, który jest dla nich zrozumiały, jakie ilości zamierzają sprzedać w danym kwartale, miesiącu, dniu na poziomie klienta, na poziomie produktu lub grupy produktowej. Jeżeli będzie to jakaś większa agregacja, to system sam zdezagreguje te dane na poziom istotny z perspektywy produkcji, na podstawie historii, albo na przykład na podstawie otwartych zamówień ta dezagregacja może nastąpić. I wtedy jesteśmy w stanie zderzyć takie dane z tej wiedzy eksperckiej działu sprzedaży, na przykład z modelem statystycznym, który też wyliczył jakieś ilości. Mamy, mamy ilości prognozowane z jednej strony w oparciu o statystykę, z drugiej strony o wiedzę ekspercką naszych handlowców. Możemy to ujednolicić, uzgodnić w finalną cyfrę i tą cyfrę, jakby według tej cyfry, potem cała organizacja będzie, będzie funkcjonowała. Zarządzamy też poprzez ten proces odpowiednio założeniami do procesu SNOP, ryzykami i szansami. Można jakby w bardzo prosty sposób wkładać do prognozy wyciągać z tej prognozy w zależności od tego, jak zmienia się prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych, poszczególnych zdarzeń w przyszłości. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o współpracę to synchronizacja procesu Planowania łańcucha dostaw, który najczęściej jest oparty na ilościach, czy to będą sztuki, kilogramy, metry sześcienne różnie, i planowania finansowego, tak abyśmy byli w łatwy sposób w stanie zwaloryzować naszą prognozę i nasz plan, który jest przedstawiony w ilościach, i my takie możliwości mamy. Jest to, jakby na różne sposoby możemy do tego podejść, i jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, i w warunkach nieco bardziej statycznych, gdzie ta cena nie zmienia się często w czasie, jest na przykład na miesiąc czy na pół roku ustalona z góry, ale również radzimy sobie z tym w warunkach bardzo dynamicznych, gdzie te ceny zmieniają się codziennie, gdzie zakładane są nowe upusty, na okresowe upusty, na tydzień czasu, na dwa tygodnie, i to się dzieje w systemie ERP. Stamtąd również jesteśmy w stanie pobierać dane, pobierać dane z, z planowania operacyjnego i waloryzować tą prognozę, czyli widzieć, co to znaczy, że jeżeli sprzedamy 500 sztuk, to ile my tam zarobimy na tym, jaki będziemy mieli obrót, opierając się o te ceny, które są aktualnie wprowadzone do systemu ERP. To jest oczywiście ważne. Możemy też działać na pewnych cenach uśrednionych, jeżeli taka inna informacja jest trudna do osiągnięcia albo jest po prostu niedokładna. Tak, jeżeli chodzi o planowanie i business network, to jest ta współpraca z naszym ekosystemem, z naszymi partnerami handlowymi, o której już wcześniej wspomniałem. Może to być współpraca z klientami, jeżeli chodzi o prognozowanie. Możemy wystawić im portal, żeby to nasi klienci, jeżeli na przykład to są jakieś małe przedsiębiorstwa, małe firmy czy dystrybutorzy, wpisali na ilości, jakie zamierzają w danym tygodniu, miesiącu czy czy kwartale sprzedaż dla danych produktów lub danej grupy produktowej, ale częstsza jest integracja z dostawcami, gdzie to dostawca podaje nam ilości, jakie jest w stanie wyprodukować dla nas w danym tygodniu, miesiącu i te ilości mogą być dla indywidualnego indeksu SKU czy jakiegoś komponentu, który potrzebujemy, ale mogą być również na poziomie zagregowanym, czyli dla całej grupy komponentów, które kupujemy od do naszego dostawcy, to dostawca nam powie, że w danym miesiącu wyprodukuje dla Was tylko 50 Tysięcy sztuk dla tej grupy produktowej, my to wkładamy do naszego systemu. I system sam będzie w stanie wyliczyć, które komponenty i jak te 50 tysięcy sztuk komponentów zaalokować na poszczególne indeksy. I to wszystko będzie połączone z naszą prognozą sprzedaży. Tam będzie się zaczynała ta, ta, ta informacja. Od prognozy sprzedaży dojdziemy właśnie do tego, jak podzielić ten, ten przydzielony dla nas, przydzieloną dla nas alokację przez dostawcę. I będziemy brali te, te, te informacje pod uwagę, czyli tą alokację naszego dostawcy przełożymy na nasze plany produkcyjne. Przełożymy również na nasze plany zakupowe dla innych komponentów, czyli nie przywieziemy czegoś, co nie jest nam potrzebne, bo i tak nie użyjemy tego do produkcji, bo nie mamy unikatowego komponentu niezbędnego, żeby tą produkcję rozpocząć. Śledzenie towarów. Mamy też mapy, jeżeli się połączymy z odpowiednimi portalami, to w systemie również jesteśmy w stanie śledzić nasze towary, gdzie znajdują się w danym momencie w transporcie. Jeśli chodzi o realizację. W samej realizacji to już się dzieje w systemie ERP, bo tak jakiś czas temu SAP zdecydował, żeby z tych narzędzi peryferyjnych trochę do, sam, do głównego systemu ERP pewne moduły przenieść do tego systemu. I jakby takim przede wszystkim wartością dodatnią jest to, że dzięki temu te wszystkie moduły korzystają z jednego rdzenia danych podstawowych, z jednej tabeli w bazie danych. Czy nie mamy pewnej takiej redundancji danych albo po prostu niezgodności danych pomiędzy kilkoma systemami, tylko korzystamy z jednego rdzenia danych podstawowych, raz te dane podstawowe budujemy. Oczywiście włączając każdy kolejny moduł, musimy je tam dodatkowo obudować pewnymi elementami, ale raz je, raz je budujemy, jest to jedna tabela, z której korzystają wszystkie. Wszystkie funkcjonalności. I tak właśnie jest z optymalizacją planowania produkcji i już takiego szczegółowego harmonogramowania, gdzie mamy system, który w oparciu na przykład o macierz przezbrojeń, będzie w stanie zbudować nam optymalną sekwencję produkcji już z dokładnością co do minuty, czyli ten poziom granulacji już jest tutaj naprawdę niski. Nie tylko musimy budować macierz przezbrojeń, możemy również sekwencjonować naszą produkcję w oparciu o charakterystyki produktu. Na przykład produkty mają jakąś długość czy szerokość, to możemy sobie je ułożyć względem od najszerszego do naj, najwęższego i w taki sposób ułożyć sekwencję produkcji. Czyli nie musimy budować jeszcze dodatkowych danych podstawowych jak macie przezbrojeń, tylko możemy opierać to o charakterystyki produktu, które w systemie już są, bo są powiązane z innymi procesami w, w samym systemie, w systemie ERP. Jeśli chodzi o zaawansowaną kontrolę dostępności, to ten moduł również ma bardzo wiele ciekawych funkcjonalności, gdzie możemy już z poziomu systemu ERP kontrolować to, co. Dany klient dostaje. Oczywiście dzieje się to w momencie, gdzie mamy niedobór produktów, gdzie mamy niewystarczającą ilość produktów względem popytu. Możemy innych klientów zabezpieczyć poszczególnymi ilościami, możemy również zbudować pewną matrycę zamienników, gdzie pewne produkty będziemy oferować w pierwszej kolejności. Jak tego produktu zabraknie, to oferujemy inny produkt w drugiej kolejności i to już osobie w dziale obsługi klienta na, w momencie przyjmowania zamówienia będzie się podpowiadało. Dobrze. Jeśli chodzi o innowacje, bo już trochę czas mi się kończy i dlatego przyspieszyłem w, w, w końcowej fazie samej prezentacji. To elementy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji mamy oczywiście w prognozowaniu. To jest dość proste, znaczy to jest dość, może nie proste, ale oczywiste, bo te algorytmy uczenia maszynowego do prognozowania się jakoś tak naturalnie wszystkim kojarzą, i my oczywiście te algorytmy też mamy, nawet kilka. W różnej granulacji, także można je w bardzo ciekawy sposób wykorzystać. Ale co jest ciekawym i fajną rzeczą, to to, że mamy również algorytm sztucznej inteligencji, który wykrywa pewne anomalie w danych podstawowych, czyli pomaga nam utrzymać odpowiednią jakość danych podstawowych w systemach. I przykładowo porównuje, że jakieś produkty, nie wszystkie dane podstawowe mają wypełnione tak jak inne. Analogiczne produkty i sugeruje nam zmiany, tak aby te, te, te wszystkie algorytmy optymalizacyjne czy prognostyczne dawały jak najlepsze rezultaty, a wiemy, że często rozbija się to o jakość danych podstawowych, szczególnie te wszystkie moduły i algorytmy planistyczne one działają wtedy dobrze, kiedy są, jest odpowiednia jakość danych podstawowych w samym systemie. Usprawnienie alertów po to, żeby ominąć taką alertozę, która się. Często dzieje, jak te alerty się przekonfiguruje, to już system sam jest w stanie dopasować pewne progi alertów, tak, aby informować nas o rzeczach, które są naprawdę, naprawdę istotne. Wykrywanie trendów w historii sprzedaży, oczywiście poprawa wydajności, bo te systemy są coraz bardziej wydajne, ale także możemy rozszerzać te istniejące scenariusze, o, o pewne scenariusze wynikające, o pewne. Może rozwiązania na naszej platformie technologicznej sub Business Technology Platform i takim na przykład dodatkowym scenariuszem, który możemy uruchomić, jest to, jaki powinniśmy brać do planowania czas realizacji zamówienia przez naszego dostawcę. Jakby przy kontrakcie wprowadzamy się sobie, że to jest 21 dni i system planuje zgodnie z tymi 21 dniami zakupy poszczególnych danego komponentu. Ale system sam jest w stanie wykryć, że te 21 dni przez naszego dostawcę nie jest przestrzegane. I po pewnym czasie zasugeruje, że do planowania my nie powinniśmy brać 21 dni, tylko 26, bo ten dostawca się bardzo często spóźnia. Więc też system nas może informować o takich, o takich elementach wynikających już z samej realizacji, właśnie w połączeniu z naszą platformą technologiczną Sub-Business Technology Platform. Inteligentny wgląd, o tym co mu, o tym już mówiłem. Patrzę, bo czas się kończy, to jeszcze tylko króciutko, jeśli chodzi o, 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 o takie efekty, które, które nasi klienci. Osiągają po wdrożeniu naszej platformy planistycznej, to o 16% krótszy czas realizacji zleceń i o 36% niższa strata przychodów z powodu braku dostępności. Czyli ta, ta dostępność produktów poprawia się, że mamy jakby wyższe przychody, albo może niższą stratę w przychodach aż o 36% i o 16% przyspieszamy czas realizacji. Zamówień. Tych benefitów, ja akurat wybrałem te dwa, ale tych benefitów jest jeszcze więcej. Te benefity wszystkie pochodzą z naszej bazy danych, takiej benchmarkowej, gdzie nasi klienci udostępniają nam dane przed wdrożeniem, po wdrożeniu. My oczywiście nie mówimy, jaki to klient, ale jakby taką pewną grupę docelową jesteśmy w stanie również zbudować dla konkretnej branży, z którą Państwo. Do nas przyjdą. I jeszcze kilka cyfr, jeżeli chodzi o statystyki. Nasze rozwiązanie działa w 26 branżach, więc nie ma żadnej branży, do której by się nie sprawdziło. Co dwa dni to rozwiązanie jest uruchamiane gdzieś na świecie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o przetwarzanie mamy 3,5 biliona dolarów, które jest przetwarzane poprzez nasze systemy, nasze systemy planistyczne. Ponad 1400 klientów na całym świecie mamy naszej platformy w 70 krajach. No. I takie jeszcze ciekawostki, typu, że każdego dnia uruchamianych jest blisko 10 tysięcy algorytmów prognozowania statystycznego, każdego dnia uruchamianych jest blisko 8 tysięcy algorytmów optymalizacji dostaw, 230 algorytmów optymalizacji poziomu zapasu bezpiecznego, no i blisko ponad 14 tysięcy użytkowników każdego dnia korzysta z tej platformy, więc jest to naprawdę sprawdzone rozwiązanie. Jeśli będą Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, czy będą chcieli wymienić się wizytówkami, to jesteśmy tutaj e, trochę dalej w tej sekcji DBR77. E, więc zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do pytań, jeżeli cokolwiek było niejasne. A ja chciałbym Państwu serdecznie podziękować za uwagę. Dziękuję.